Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z lekcją, w której omówię, jak wystawić fakturę sprzedaży za pomocą aplikacji mobilnej. W celu wystawienia faktury za pomocą aplikacji mobilnej, należy wybrać opcję wystaw fakturę, która jest dostępna w zakładce Podsumowanie. Fakturę możemy również wystawić za pomocą zakładki Przychody. Po przejściu do zakładki Przychody Pojawi się lista wystawionych wcześniej faktur oraz przycisk Wystaw Fakturę. Po wybraniu opcji Wystaw Fakturę pojawi się formularz, który należy uzupełnić, aby wystawić fakturę. Na początku wybieramy kontrahenta z listy wprowadzonych wcześniej kontrahentów lub dodajemy nowego. Kolejnym krokiem jest wybranie daty sprzedaży i wystawienia faktury oraz wybranie sposobu oraz terminu płatności. Jeżeli korzystamy z płatności podzielonej, to przesuwamy suwak w prawo, aby odpowiednia adnotacja pojawiła się na fakturze. W kolejnym kroku wybieramy walutę, w której chcemy wystawić fakturę. W przedostatnim kroku wprowadzamy pozycje, które mają znaleźć się na fakturze. Na początku wprowadzamy opis pozycji. Następnie wprowadzamy ilość. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie odpowiedniej kwoty, oraz jeśli to konieczne, zmieniamy stawkę VAT. Na samym końcu system automatycznie wyliczy całkowitą kwotę. Następnie wybieramy opcję Dodaj pozycję. Wprowadzona przez nas pozycja została zapisana. Jeśli chcielibyśmy dodać kolejne pozycje, klikamy na przycisk dodaj pozycję. Jeśli wszystkie pozycje zostały wprowadzone, wybieramy opcję kontynuuj. Po wybraniu opcji kontynuuj pojawi się podsumowanie faktury. Fakturę możemy zaksięgować za pomocą przycisku wyślij lub zapisać kopię roboczą w systemie. I gotowe. Faktura została wystawiona